Cześć, na imię mam Iga i jestem m.in. syncerzem. I bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcielibyście rozpocząć swoją przygodę z drewnem. Dzisiaj będę opowiadała o tym, jak wykonać projekt pod rzeźbę do drewna. I tutaj przedstawiam Wam jedną z moich pierwszych rzeźb, jaką wykonywałam w liceum. I od czego zaczynamy? Wiadomo, musimy mieć kawałek drewna. Albo wykonujemy rysunek... Pod wymiary drewna, jakie mamy, albo sobie rysujemy, obieramy jakieś wymiary, i później drewno musi być podcięte pod nasz rysunek. Żeby wszystko się zgadzało, żebyśmy później mogli ten rysunek sobie przenieść na drewno. I albo wykonujemy na początek, polecałabym wykonać sobie kopię już istniejącej jakiejś rzeźby, którą widzieliśmy, albo znajdziemy sobie w internecie ponieważ tak będzie nam na sam początek łatwiej, bądź możemy też wykonać swój własny projekt, e, który chcielibyśmy później przełożyć na drewno, ale na początek naprawdę polecałabym wykonać jakąś kopię albo coś zbliżonego do kopii już powstałej e, rzeźby. I teraz tak, mamy dokładny rysunek światłocieniowy wykonany i dobrze jest też wykonać sobie wersji kolorystycznej. I teraz... Z tego rysunku będziemy przenosić proporcje na kawałek drewna. Więc będzie nam potrzebna kalka i przeniesienie głównych, głównego wymiarowania, głównych linii, które będą nam przenosiły proporcje całej tej głowy konia. Czyli to będzie wyglądało tak. Potrzebujemy coś takiego. Bo światłocienie nam teraz nie będzie potrzebne, tylko głównie nam chodzi o tę linię. I tutaj nakładamy sobie właśnie taki rysunek na nasz kawałek drewna. Ten kawałek drewna akurat nie odpowiada pod tą rzeźbę, tylko chciałam Wam mniej więcej pokazać o co chodzi. Tutaj też mam zaznaczone elementy ażurowe, które będą wycięte przez całe drewno na sam koniec. I będzie to taka płaskorzeźba z ażurem, tak jak tutaj właśnie widzimy. Tylko, że w drewnie, żeby się potem połapać, lepiej jest sobie zaznaczyć, które elementy całkowicie wycinamy. Dobrze jest też sobie od nich zacząć. I ten rysunek przenosimy sobie na drewno za pomocą kalki, albo możemy z drugiej strony po prostu narysować ołówkiem. Zarysować całość z tyłu ołówkiem i przenieść sobie proporcje, ale polecałabym jednak kalkę, bo jest szybciej niż obrysowywanie wszystkiego ołówkiem. Teraz, kiedy już przenosimy sobie właśnie to wymiarowanie, dobrze by było, kiedy zaczynacie już sobie rzeźbić, aby na przykład właśnie grzywa. Żeby zyskać taką trójwymiarowość grzywy, będą pewne elementy, które będą wchodziły, aha, już gdzieś popas tej kalki, będą pewne elementy, które będą wchodziły pod spód, grzywa, a niektóre będą wychodziły na wierzch, i żeby uzyskać tę trójwymiarowość, musimy się. Chyba się bardzo pobliciamę musimy trzymać się właśnie tych wysokości, że coś wchodzi pod spód, coś wychodzi na wierzch, to będzie dawało nam taką iluzję przestrzeni. Zwłaszcza, że ta rzeźba jest bardzo płaska, ona chyba w najwyższym punkcie ma 3 albo 2 cm 2,5 cm, najwyższy punkt tej rzeźby będzie miał 2,5 cm, więc żeby uzyskać tą taką trójwymiarowość, musimy bardzo zadbać o te wszystkie takie punkty. E, które nam się będą chować, a które będą wychodziły na wierzch. I teraz, jeżeli e, pierwszy raz podchodzicie do takiej rzeźby, możecie sobie na początek spróbować zrobić taki wzór tego, co później chcecie wykonać w drewnie 1 do 1, czyli tej samej wielkości, jakiej później będzie rzeźba w drewnie, e, wykonać sobie taki wzór e, z gliny. Taką glinę możecie dostać w każdym sklepie artystycznym. I y, wykonujecie sobie wtedy wzór, taki, taki prostokąt też o grubości, wałkujecie sobie tą glinę, żeby miała 2,5 cm, robicie sobie taki kwadracik i później y, kładziecie tą kalkę sobie na wierzch tej gliny, delikatnie obrysowujecie sobie jakimś nożykiem, nie potrzebujecie tu jakichś specjalnych narzędzi akurat, żeby wykonać tą y, rzeźbę, wystarczy jakiś tam właśnie nożyk z domu. I obrysowujecie sobie po kolei wszystkie najważniejsze linie. I kiedy już macie tak odrysowane na glinie, delikatnie będzie widać te wszystkie linie, i wtedy rzeźbicie sobie w tej glinie dokładnie tak, jakbyście chcieli wykonać tę rzeźbę w drewnie. Później, jeżeli właśnie wykonacie sobie ją w glinie, jest to dla Was takie ułatwienie, ponieważ że glina jest plastyczna, może się zmieniać, możecie ją dokleić, dodać coś, drewno natomiast tak nie funkcjonuje, jeżeli coś obetniecie w drewnie, to się tego nie przyklei. Można próbować, ale jednak to nie zdaje egzaminu, już próbowałam różne elementy doklejać, coś tam się uda, ale później przy, załóżmy, odpadnie Wam kawałek zęba konia, i chcecie dokleić kawałek, udało wam się dokleić, ale później, jeżeli będziecie dalej ścinać rzeźbić tutaj to tło, to może się okazać, że jakiś tam kawałek drewna inny pociągnie już to doklejone drewno i całość wam po prostu zejdzie. Więc, jeżeli już jakiś kawałek wam się urwie, no to musicie to w jakiś sposób wyprowadzić, żeby tego nie było widać. Więc tyle, jeżeli chodzi o specyfikę drewna w tym momencie myślę, że o tym będę mówiła jeszcze więcej. Ale na początek też najlepszym drewnem do wykonania pierwszej rzeźby będzie drewno lipowe, ponieważ jest największa, nie ma też tendencji do kruszenia się w porównaniu do innych. Tak samo słoje są na tyle fajne, że. Aż tak się nie ciągną jak w innych kawałkach, w innych kawałkach drewna. Nie ciągną się swoje. To tak potocznie nazywam, a musiałabym Wam to pokazać w trakcie rzeźbienia, i na to też zwrócę uwagę, kiedy będę rzeźbić w kolejnym filmiku. Jeżeli dalej zechcecie się ze mną edukować, jeżeli chodzi o sincerstwo, to wtedy Wam sprecyzuję. O co mi konkretnie chodzi, bo w tym momencie możecie nie wiedzieć, jeżeli jeszcze nie, do, nie mieliście do czynienia z drewnem. Dobra. I tak właśnie przenosimy sobie całość na drewno. To już właśnie powiedziałam, że ten rysunek sobie przenosimy. I teraz Wam pokażę, jak wygląda rzeźba, która powstała na bazie tego projektu. I ona wygląda właśnie tak. Nie wiem, czy wspominałam, że to też jest takie ćwiczenie w liceum, które wykonywaliśmy, i to jest też kopia jakiejś rzeźby, która powstała. I rzeźba moja wygląda tak. Oczywiście, jak skończymy sobie rzeźbić, to możemy doczyścić pewne elementy. I jeżeli chcemy uzyskać taką bardzo wyczyszczone, wyczyszczone tło, to możemy je sobie doczyścić papierem ściernym o różnej grubości. Ale najlepiej jest doczyszczać, czyli żeby nie było takich zadziorków. Doczyszczenie chodzi o to, żeby nie było takich zadziorków na rzeźbie. Najlepiej jest to robić dobrze naostrzonym dłutem. O dłutach też wspomnę więcej, kiedy. Będę je miała przy sobie, ponieważ tutaj ich nie mam i korzystam z tego, że akurat mam przy sobie stare projekty w domu rodzinnym, które mogę Wam omówić i pokazać. E, oczywiście skończona rzeźba nie wygląda od razu tak. Jest koloru drewna, w jakim rzeźbiliśmy i też rzeźbę można zabezpieczyć w parę różnych sposobów. Można ją nawoskować, można ją zalakierować lakierem matowym, lakierem półmatowym albo lakierem, który ma połysk ta rzeźba jest rzeźbiona w rzeźbie w drewnie klonowym jest zabezpieczona bejcą dlatego ma taki kolor ja używam bejcy wodnej Bartek to jest coś innego niż to co dostaniecie w Kastorami więc nie polecam takich bejc z Kastorami z innych sklepów tylko właśnie z bejce wodne Chyba najbardziej właśnie z firmy Bartek, bo teraz nawet nie wiem, czy, czy są inne. Wiem, że Bartek ma bardzo dużą gamę kolorystyczną do wyboru i bardzo fajnie się sprawdzają. Później ta rzeźba, kiedy już była zabejcowana, następnie była też zalakierowana. Wydaje mi się, że to był lakier matowy. I tutaj, jak już wyrzeźbimy sobie, pomalujemy tą bejcą, możemy pewne elementy przetrzeć przetrzeć papierem ściernym, żeby tak jakby wyszły nam bardziej do przodu tak? czyli tutaj robią się jaśniejsze, gdzie przetrzemy w tych właśnie wyższych jakichś tam elementach które chcemy, żeby nam papier ścierny rozjaśnił i tak wygląda skończona rzeźba następnie zademonstruję Wam maskę, którą też wykonywałam i to też jest Coś na zasadzie kopii, żeby się wprawić, jeżeli chodzi o syncerstwo.